Widzicie, co tam stoi za tymi brzuskami? Tak, to nasz dom na kółkach. Siemanko, ja jestem Hubert, a dzisiaj na Zdrowym Zoncie oprowadzę was po naszym nowym domu na kołach. Także miłego oglądania. Dojechaliśmy sobie przed chwilą na działeczkę. W pierwszej kolejności, co zrobię, to podłączę przyczepę przedłużaczem do prądu, żebyśmy mogli sobie już lodówkę odpalić z prądu, bo moglibyśmy to zrobić również w gazie, ale o tym wam opowiem trochę później. Także teraz sobie otworzę tutaj naszą skrzyneczkę, herbetkę, która się tutaj kryje, i podepniemy świeżo kupiony wczoraj w Leroyu i innym Merlinie przedłużacz o długości 50 metrów, bo mniej więcej taka odległość jest stąd do tamtąd do naszej przyczepy. Więc ta skrzynka w środku wygląda następująco. Są dwa gniazdka siłowe, bezpieczniki, dwa gniazdka takie zwykłe. Te siły wyglądają tak, jakaś mniejsza, większa, nie znają. Bezpieczniki tutaj jakieś lewo, prawo, ale to chyba do tych sił. Lewy albo prawy prąd. Prawy albo lewy, jak tutaj w polityce. Lecimy z wtyczką do skrzynki. Zaaplikowane. Tak oto się prezentuje przyczepka z zewnątrz, z otwartymi drzwiami w miejscu swoim parkingowym. Podepniemy teraz prąd, żeby można było lodówkę uruchomić i schować rzeczy na grillowanko i tak dalej. Także przedłużacz już sobie rozwinąłem, teraz otworzymy bakistę. Tutaj jest bakista, tak się profesjonalnie nazywa ten schowek tutaj na przodzie, to jest bakista. Także otwieramy i wyciągamy taką specjalną, pokażę wam przejściówkę z normalnego gniazdka na gniazdko takie przyczepowe. Okazuje się, że wszystkie kable schowałem do innego schowka w tej przyczepie, także pokażę wam inny schowek w tym momencie. Teraz sobie otworzymy schowek na tyle przyczepy. Otwiera się tak, że kluczykiem przekręcamy i wciskamy taki dzęgiel tutaj. Cyk. No i tu mamy pierdoły, kable i inne dziwne rzeczy. I właśnie tutaj zaglądamy po to, bo potrzebujemy tą oto przejściówkę. Wygląda to następująco. Jest to przejściówka. Tutaj zarobił teść dla mnie nową wtyczkę. Wtyczkę taką do normalnego gniazdka. O, teraz widać, jak to wygląda. I tutaj z drugiej strony jest, o, takie cudo. I do tego się przyłączy kabel od przyczepy. Więc rozkminiliśmy sobie jeden schowek. Tutaj z tej strony przyczepy jest jeszcze jeden schowek. Pokażę wam to od razu. Odłożymy sobie ten kabelek tutaj. I tutaj jest drugi schowek, w którym mamy ten kabel taki właściwy do przyłączania przyczepy. I tutaj też jest gniazdko, no angielskie gniazdko. Kupiliśmy takie adaptery, które pozwalają sobie podłączyć takie gniazdko nasze, europejskie, do tego brytyjskiego, więc europejskie, kontynentalne. Anglia też jest w sumie europejska. Dobra, podłączam to i lecimy dalej. Tak wygląda schowek bakista na froncie. Tutaj jest miejsce na butlę gazową, tu jest miejsce na drugą butlę gazową, znajduje się koło zapasowe, no i jakieś inne szpargałki, pierdoły. Tutaj znajduje się również w tym momencie taki wąż do nalewania wody do zbiornika, wody czystej, i wąż odprowadzający wodę szarą. Także tak to wygląda. W tym miejscu była inna butla, teraz wam to pokażę. Butla angielska. No i idziemy dalej do kolejnego schowka. Teraz tak, znajdujemy się z drugiej strony przyczepy, ponieważ w tym miejscu jest schowek na akumulator i na przyłącze energetyczne, prądowe. No i tutaj znajduje się akumulator AGM, tak jak mówiłem wcześniej, jest to 120 Ah. Powinno to nam wystarczyć, jest to podpięte do tego panela fotowoltaicznego, więc on się ładuje nam ze słońca. Ale teraz potrzebujemy prądu 230 w przyczepie, żeby nie marnować gazu, a mamy prąd. I podpinamy się. Tutaj jest, tak jak mówiłem, to ta przejściówka i ten kabel. On z jednej strony ma właśnie takie trzy bolce, no i z drugiej strony gniazdo na trzy bolce. Tą jedną końcówkę podpinamy tutaj do takiego gniazda. Niech to się rozjaśni troszkę. Tak to wygląda. Tu jest jeszcze wyjście antenowe. Jakbyśmy chcieli podpiąć sobie jakiś telewizor na zewnątrz z tej strony.
Tutaj mamy kabel zapięty. Teraz potrzebujemy podpiąć się pod tą przejściówkę. Cyk. I z tą końcową oczywiście udajemy się do naszego przedłużacza. I teraz tylko, żeby nie wybuchło. Tutaj jest taka miejscówka w tej klapie, żeby ten kabel wypuścić i żeby go nie przytrzasnąć. Można sobie zamknąć całą tą komorę. Będąc tutaj z tej strony przyczepy, pokażę Wam jeszcze, co mamy z tej strony. Wygląda to tak. Idąc od pierwszego rogu, tutaj jest gniazdo, przyłącza pompki wody. Pokażę Wam, jak to funkcjonuje już za chwilę. Ponieważ tutaj w tej przyczepie mamy taki zbiornik na wodę czystą, który wystawiamy sobie tutaj na zewnątrz. Nie ma takiej instalacji wewnętrznej, ale będę chciał to zainstalować. I tutaj podpinamy taką specjalną pompkę, którą wrzucamy do tego zbiornika i dzięki temu mamy wodę w instalacji w przyczepie. Także idziemy dalej. Tu zamykamy sobie na razie. Wrócimy do tego. Tutaj jest komin ogrzewania wody, ponieważ mamy tutaj trumę. To jest podgrzewacz wody, żebyśmy mogli sobie mieć wodę ciepłą w kranie. Jest to i prądowa opcja, i gazowa, także i na prąd, i na gaz możemy sobie tutaj tą ciepłą wodę mieć i z niej korzystać. Idąc dalej, są dwie kratki wentylacyjne. No i tutaj jest wentylacja, ogólnie wentylacja plus wentylacja komin z lodówki, która również działa sobie w ten sposób, że można ją mieć odpaloną na gaz, na 230 V. I na 12, ale tylko podczas transportu, czyli kiedy jest podpięta kablem przyczepa do samochodu, wtedy z instalacji auta sobie podtrzymujemy temperaturę w lodówce, no żeby na czas podróży nam się rzeczy nie porozmrażały i tak dalej. I na samym końcu, w tej zacienionej części, mamy zacienioną sprawę, a mianowicie tutaj i też te szafki otwierają się przez kliknięcie takiego wcisku. Tutaj trzeba otworzyć sobie kluczykiem. Nie wiem, po co to zamknąłem. Chociaż w sumie i wciskamy, otwieramy. I tutaj jest kaseta marki Tedford. Kaseta ubikacji. I to działa tak, że sobie to tutaj podnosimy, wyciągamy i wylewamy nieczystości. Nieczystości takie różne, które sobie tam fizjologicznie załatwiamy. A tutaj tuż nad jest wlew wody do spłuczki, ponieważ spłuczka w tej przyczepie do toalety jest jakby z osobnym zasilaniem wody, że bezpośrednio do niej zalewamy do zbiornika. Jest to spłuczka elektryczna. Tutaj pod przyczepą w tym momencie mam taki zbiornik. Ja go wytargam. I to jest zbiornik na tak zwaną szarą wodę, czyli wodę z mycia rąk, ze zlewu, z jakiegoś zmywania i tak dalej, to sobie spływa tutaj do dwóch takich wylotów. Jeden jest z jednej części przyczepy, drugi z drugiej. Pokażę Wam teraz, jak się to podpina do tego zbiornika na szarą wodę. Z tej bakisty wyciągnąłem sobie ten przewód do kanalizy i jedną część sobie aplikujemy w jedną dziurę, drugi w drugą i tą część ładujemy do tego oto zbiornika. Odkręcamy gościa, tutaj jest nawet takie miejsce dla niego. Pyk. I rurę. No i teraz sobie wszystkie nasze rzeczy spływają z umywalek i prysznica do tego zbiornika i później się go wylewa. Miejsca specjalnie przeznaczonego do tego na kempingach i tak dalej. Tak, wracając do miejsca przyłącza wodnego, w tej przyczepie wygląda to następująco. Ja już w ręce mam pompkę, którą się tutaj podłącza. Jest tutaj takie dziwne, specjalistyczne gniazdo, które sobie podpinamy właśnie tutaj. Podpinamy to, pyk, domykamy i na końcu tego przewodu jest pompka, którą aplikujemy do zbiornika z wodą, po której właśnie idę. W naszym przypadku jest to taki oto zbiornik 30-litrowy na wodę pitną ze specjalnym oznaczeniem, że jest to atestowane i przeznaczone na wodę pitną, żeby można było sobie z tego korzystać, także ten plastik nas nie zatruje i nie uwalnia żadnych dziwnych substancji, do tej wody. Także tą oto pompkę aplikujemy sobie tutaj. Dzięki takiej oto instalacji mamy właśnie w tym momencie już wodę w przyczepie i będziemy mieć teraz co wylewać do tego szarego zbiornika. Już teraz sobie przelecimy. Tutaj są te schowki, zbiorniki. Tutaj mam jeszcze
blokady na koło i taką ciekawostkę. Rolka od Movera tutaj jest przypięta na koło, ponieważ w tej przyczepie, mimo że ona ma prawie 20 lat, jest pełnoletnia, to ma Mover. A czym to jest i jak to działa, pokażę w jednym z kolejnych odcinków. Dzisiaj nie będziemy się tym zajmować. Od tej strony mamy dwa okna. Jedno duże takie, plus drugie mniejsze nad kuchnią. Jest również antena. No i te schowki, które pokazywaliśmy. Tutaj na froncie jest bakista i takie duże przeszklenia, chciałem powiedzieć, ale oszybienia plastikowe. I dyszel z kółeczkiem, hamulcem, stabilizatorem jazdy. Nie wiem, jak się jeździ bez stabilizatora, ale z tym ustrojstwem jechało mi się całkiem przyjemnie, mimo że się bardzo denerwowałem. Z tej mańki mamy jedno okno plus drzwi wejściowe, lampkę, no światełka obrysowe i tak dalej. Jeden schowek i drugi schowek, to już wam pokazywałem. Na dachu widać jeszcze antenę i komin od ogrzewania. Chodź do mnie. Jak jesteśmy na zewnątrz, dla tych, którzy nie wiedzą, ja też kiedyś nie wiedziałem, przyczepa sobie stoi na czterech takich łapach. Na każdym rogu jest jedna taka łapa, to się nazywa podpora, którą się spuszcza, żeby wystabilizować i jakby żeby stanęła sobie w miejscu na sztywno ta przyczepka. I tak to właśnie wygląda. Dobra, wbijamy do Abbaya. Tu jest cała klameczka z takich ciekawostek. Tu jest takie coś i na drzwiach jest z drugiej strony również takie coś. Można sobie to trzasnąć i drzwi się trzymają. Są one w ogóle dzielone na pół, więc można sobie tutaj otworzyć i zamknąć tylko połówkę. Na wejściu, w drzwiach, mamy roletę, moskitierę. Nie roletę, jest to moskitiera, żeby nam żadne robale nie wchodziły do środka, muchy i inne rzeczy. A na wejściu nawet wycieraczka wita nas napisem Abbey. Także jeszcze raz, jesteśmy w środku, troszkę tutaj sobie ogarnąłem, ale nie do końca. Także idąc po kolei, mamy tutaj rozdzielnię, gdzie jest wskazanie naładowania akumulatora, przełączniki, to jest włącznik pompy wody, jakieś inne dziwne rzeczy, jeszcze do tego nie doszedłem do końca. Wyłącznik taki główny oświetlenia, oznaczenie Abbey i miejsce na jeszcze jedną rzecz. Tutaj jest zainstalowany taki, teraz będzie głośno. To jest czujnik gazów, jakichś innych dziwnych rzeczy, bo podobno złodzieje, jak się pomują, to usypiają ludzi. Tutaj mamy barek. Tu już są jakieś rzeczy, jedzonko, miseczki. No, pomału się tutaj wprowadzamy. Mamy tutaj głośniczki, tu jest jeden, tu jest drugi. Ale idąc sobie od wejścia, przejdziemy całą przyczepę dookoła. Tutaj są również półeczki na jakieś różne przydasie i inne rzeczy. Tutaj taka, ja się śmieję, że skarpeta na jakieś, nie wiem, coś. Gniazdko, angielskie gniazdko, włącznik światła na zewnątrz. Przyłącze telewizyjne, antenowe. Idąc niżej, no jakieś szuflady. Tutaj jest ciekawa rzecz, bo tutaj jest taka rozdzielnia. Tutaj tym oto urządzeniem z bezpiecznikami przełącza się i steruje jakby tym prądem, czy on ma być pobierany z przyczepy, w sensie z akumulatora, z samochodu lub z sieci. Więc tak to wygląda. Tutaj również takie małe techniczne kable na wierzchu, rura od rozprowadzenia ogrzewania, ponieważ tutaj na tej wysokości, jak już jesteśmy, jest właśnie ogrzewanie firmy Trumatic. Trumatic się nazywa urządzenie od marki Truma. Jest to piecyk elektryczno-gazowy, można tutaj ogrzewać sobie tą przyczepkę z prądu, będąc przyłączony do sieci, ale i również stojąc gdzieś sobie na dziko, możemy sobie odpalić to ogrzewanie, jak jest nam za zimno, z butli gazowej, a jest miejsce na dwie takie butle, więc nie braknie nam tego gazu, a wystarczy na bardzo długo, jeżeli sobie dwie takie butle weźmiemy ze sobą. Idąc dalej, no tutaj są również szuflady, no jak to w przyczepie, musi być dużo miejsca na wszystko, także cały swój dorobek przy wyjeździe długim i krótkim trzeba sobie to spakować. Tutaj wszędzie dookoła, pod sufitem mamy półki, tutaj nawet jakiś zegareczek, oświetlenie, cyk, działa. Tutaj są takie małe punktowe jeszcze od spodu, cyk, cyk, no ładne wykończenie, ta zieleń tutaj taka, nie wiem na ile to widać na
na kamerze, to jest zielono-beżowe takie kanapy, również są takie zielono-beżowe. Jest jedna kanapa, druga kanapa. Tutaj pod kanapami są oczywiście schowki na jakieś pościele i tak dalej. Jedna, druga strona, tam jest wyłożone dywanikiem. I tutaj w tych konstrukcjach łóżka mamy możliwość odpalania tego piecyka z prądu, ponieważ tutaj się go odpala na gaz, a z drugiej strony mamy możliwość odpalania i z prądu, i na gaz bojlera do podgrzewania wody. No tak, za mną już mamy otwarte okienko. Jest tutaj taka oto roletka, którą możemy sobie spuścić w dół, żeby nie wpuszczać światła z zewnątrz, kiedy chcemy sobie spać. Ale również, jak widać, jest moskitiera. Moskitiera była w drzwiach, jak Wam pokazywałem, i one znajdują się w każdym jednym oknie. Moskitiery, zarówno moskitiera, która jest już spuszczona, jak i żaluzja. W każdym okienku to wszystko sobie działa, jest ekstra, także takie rzeczy mamy tutaj w pakiecie. Tutaj na ścianie jest również kolejne gniazdko, niestety angielskie, ale te przejściówki mamy i tutaj w ogóle, co ciekawe, można sobie odpalać to gniazdko albo wyłączyć, żeby prąd z niego nie płynął. Czyli jak mamy dzieci, to jest to takie troszkę zabezpieczenie, że jak nie strzai się, że to jest wyłączone i co sobie tam wsadzi jakąś metalową wykałaczkę, to nic mu się nie stanie. I tutaj się zatrzymamy na chwilę. Mamy radyjko od Sonego, które sobie tutaj jest zainstalowane. I Lumiax, to jest regulator ładowania. Jesteśmy już z drugiej strony, tutaj mamy zlewo zmywak, podnoszona taka szybka, składana bateria. Tu sobie odpalamy wodę, kawałek dalej jest gigantyczna, po prostu gigantyczna kuchenka. I tak, tutaj się otwiera, jak to się otworzy do końca, to mamy czteropalnikową, dużą, normalnie regularną kuchenkę. Kuchenka jest z grillem, tutaj jest róż do grillowania, tutaj nawet patelnia, którą musimy sobie ogarnąć i wyczyścić, zanim będziemy z tego korzystać. Dalej piekarnik, jakbyśmy chcieli sobie jakieś ciasto zrobić. I tutaj skrytka na patele, garki i inne rzeczy. Tutaj mamy ciekawą półeczkę, tak z takimi wysuwanymi kratkami. I takie dojście do rozprowadzenia gazu po przyczepie. Tutaj jest schemat, który kolor za co jest odpowiedzialny i tak dalej, więc fajna sprawa. Te wszystkie włączniki są takie, że trzeba zamknąć, żeby się nie wysuwało. Na tej wysokości mamy również takie przedłużenie blatu wysuwane. Ciekawa rzecz, naprawdę każda jedna najmniejsza wolna przestrzeń jest wykorzystana na to, żeby w jakiś sposób to zagospodarować. Także i tutaj mamy lodówkę, jest to Electrolux. I tak, tutaj jest opcja wyłączenie prąd z sieci, prąd z akumulatora, ale z akumulatora auta, tak jak opowiadałem, i opcja gazowa. Tutaj jest również takie zabezpieczenie, żeby nam się nie otworzyła w trakcie jazdy. O, zagrały jakieś butle. Nie będziemy butli pokazywać. To jesteśmy przygotowani do mojego grilla. W lodówce jest watersik i inne rzeczy. Zamykamy, dyngiel przesuwamy i jest. Kończąc tą strefę kuchenną, po wyjściu z salonu sypialni, wejdziemy z powrotem do właśnie sypialni. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj się otwiera taką drabinkę, pyk, pyk, pyk. I w ten sposób robimy sobie naprawdę potężne, duże wyro. Wygląda to następująco. Śpimy sobie z szafką, tak żeby można było sobie właśnie w trakcie spania, to można sobie to rozsunąć jeszcze i mieć taki stoliczek, nie wiem, do grania w jakieś gry na rozłożonym wyrze tutaj z dzieciakami czy coś. No my jeszcze ich nie mamy, ale sami będziemy mogli sobie tutaj jakąś planszówkę w wyrze rozłożyć, żeby to nie leżało sobie tak w pościeli, tylko elegancko na stole. Zarąbiste rozwiązanie. Jak już sobie to rozłożyliśmy, to Wam pokażę jeszcze, jak to wygląda od spodu. Przestrzeń na pościel i inne rzeczy. Prawdopodobnie tutaj zainstaluję zbiornik na wodę czystą, żebyśmy nie musieli tego podpinać z zewnątrz. I z drugiej strony wygląda to tak. Również drabinka. I tu jest rozprowadzenie kabli. Tutaj jest ta komora akumulatora. Panel sterowania naszym moverem. I tam w kącie, w samym kącie pod spodem jest ukryty ten boiler, podgrzewacz ciepłej wody. No i te wszystkie kable i inne rzeczy tutaj są ukryte. A żeby iść dalej, wychodząc z wyra, podnosimy się przez kuchnię do tych oto wrót. Tutaj sobie otwieramy drzwi przesuwne i jesteśmy w królestwie króla. Tronowisko,
tronowisko Tedforda ze spłuczką elektryczną, która niestety nie wiem z jakiego powodu, ale nie działa, muszę się tym zająć, bo to działało, coś się pewnie rozpięło. Mamy prysznic, tutaj jest również taki specjalny dzyngiel, żeby to się nie otwierało w trakcie jazdy, możemy się zamknąć tam, obtoknąć i w ogóle pyk. Obsługę kibelka wam pokażę kiedy indziej. Tutaj jest jakiś do zawieszenia sobie ręcznika, później może żeby sobie tutaj sech i tak dalej. Półeczki, okienko, żeby była wentylacja, również moskitiera, lustro, tutaj jestem ja, witajcie. Troszkę się spociłem, ale to no, naprawdę jest temperatura dzisiaj ekstra klasa. I teraz tak, tutaj mamy również baterię, wodę sobie możemy puścić, ciepłą, zimną. Kolejna półka, kolejne miejsce do wykorzystania, tu jest nawet na szczoteczki do zęba, do zębów. Takie, o, takie fajne. I tutaj również do tych półek widzę, że mamy możliwość dostępu przez szafę. Szafę sobie otwieramy. Tutaj jest jakiś taki półprzedsionek, który wam pokażę na innym filmie razem z moverem, z motomoverem, żebyście zobaczyli sobie jak to działa. Tutaj jest szafa taka pełnometrażowa. Także tak, zmierzając pomału do końca tego odcinka, tutaj mamy okno dachowe numer 1, okno dachowe numer 2 i idziemy sobie do łazieneczki, okno dachowe numer 3. I one wszystkie są z moskitierami, które można złożyć. Tutaj jest kratka wentylacyjna, żeby sobie uchylić to okienko. Jest oświetlenie, jedno, drugie, trzecie, te małe. Tutaj kolejne jest oświetlonko, nawet chyba LEDowe, nad zlewozmywakiem, żeby można było sobie z tego skorzystać. Tutaj oczywiście jest opcja zakryć to sobie i żeby słońce nam nie wpadało do środka. Jak i również tej moskitiery, które sobie teraz zwiniemy, żeby wam to pokazać, jak jest pięknie dzisiaj. Piękne niebo, trochę brudny dach, więc otworzymy sobie to. A tutaj jest taka wajcha. Trzeba takie pypcie przesunąć. I w ten sposób możemy to otworzyć. O, to zamknąć i mamy otwarte. No i oczywiście, żeby nam się tutaj żadne robactwo nie zbierało. Tam jest słońce, ale teraz będzie raziło was. Mnie też. Zamykamy to wszystko. Co ja wam tu jeszcze chciałem pokazać? A, tutaj jest jedna rzecz. Tu jest jedna rzecz. Tu również jest szafeczka. Pyk. Otwieramy i tutaj kryje nam się stolik. I rozłożony stolik sobie wygląda tak. Zasiadając w tych pięknych okolicznościach naszego domu na kołach, przy naszym nowym stole, jednym, drugim blacie jadalniano-sypialnianym, że tak to ujmę. Chciałbym wam podziękować za to, że byliście na tym filmie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście byli informowani o tym, że dodałem kolejny film. Myślę, że raz w tygodniu taka publikacja będzie miała miejsce. W kolejnym odcinku pokażę wam to, co sobie kupiliśmy do tej przyczepy, w jaki sposób się wyposażyliśmy przed wyjazdem, bo wyjeżdżamy już za tydzień. Także perypetie naszego wyjazdu również będziecie mogli śledzić na tym kanale. I mam nadzieję, że będziecie ze mną. Także trzymajcie się. Hej!